najświętszą świętością tej szkoły. A Matka Boża niech prowadzi wszystkich drogą miłości i prawdy. Miłością i prawdą jest Chrystus. By ta szkoła nie tylko uczyła, ale może nade wszystko, żeby wychowywała. Wychowywała ludzi sumienia, ludzi zawsze wiernych Bogu, wiernych Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi Chrystusa. Za całe grono nauczycielskie, wychowawców, nauczycieli, za rodziców, za młodzież tu uczącą się, za wszystkich, którzy w szkolnictwie pracują, za nasze rodziny. Bo potrzeba nam tej wewnętrznej mocy, abyśmy byli duchowo syci, to udźwigniemy wszystko. I za nim poświęcę. Wspólnie, może wszyscy w ciszy powtarzając słowa poety, które są modlitwą za ojczyznę naszą, o nową Polskę, o Polskę wierną Bogu. Z Widernych Pól, z katyńskich lasów, ławrów, obozów, powstańczych szlaków, wróżów Warszawy i z Oświęcimia, z Monte Cassino, wróć Polsko. Wróć do nas, duchu nasz narodowy, polski, maryjny, światu nienowy. Wróć w dusze nasze, hetmanko wielka, polskie królowo niezwyciężona i rozpal w sercach, ogień nadziei lepszego jutra. Niech się wypali w sercach zbrukanych zawiść i zazdrość, pycha i podłość, to co tak ludzkie, zamień w to co Twoje, Matko kochana. Bo już za długo ciągle się jątrzy na Polska rana. Niech wstaną nowi stróże narodów, rycerze prawi, nie zakłamani, by wieść nas dalej w krainę cudu dobrej przemiany. Niech zmartwychwstaną cnoty Polaków, jak Ty, o Panie, abyśmy mogli żyć po Bożemu na wieki. Amen. Dla nas straszy dnia każdego.
najpierw jest hotel. Ja też idę do stołu. Jeszcze mam. Miłością naszej Panie, serce
1934 roku, równo 61 lat temu, odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania imienia szkole. Cała okolica z dumą powtarzała, że tutejszej szkole patronuje największy człowiek współczesny Polski, marszałek Józef Piłsudski. W kolejnych latach sztandar uczestniczył w każdej uroczystości szkolnej w czasie II wojny światowej. Już 16 listopada 1939 roku pierwsze oddziały nieprzyjacielskie zajęły okoliczne wioski. Budynek szkolny został wykorzystany na kwatery. Bardzo dużo trudu kosztowało przechowywanie sztandaru podczas okupacji niemieckiej i bolszewickiej. W czasie wojny ówczesny dyrektor Michał Gonek ukrywał go we własnym domu z narażeniem życia całej rodziny. Po zakończeniu wojny szkoła wznowiła działalność, dostosowując się do nowych warunków. Sztandar szkoły umieszczono w klasztorze ojcu Paulinów w Częstochowie na Jasnej Górze. Szkoła zaprzestała używać imienia swego patrona. W styczniu 1990 roku Rada Pedagogiczna, już obecna Rada, podjęła uchwałę o przywróceniu szkole imienia marszałka Józefa Piłsudskiego i wprowadzenia sztandaru do szkoły. Praca z patronem szkoły przebiegała zgodnie z planem. Młodzież szkolna wnikliwie poznawała życie, działalność i założenia programowe patrona marszałka Józefa Piłsudskiego. Z odzyskaniem sztandaru były początkowo pewne kłopoty. Dzięki staraniom dnia 6 listopada 1993 roku został sprowadzony do szkoły. Wypożyczono go na uroczystość otwarcia i poświęcenia dobudowanych części. Przywiezienie do szkoły odnalezionego sztandaru było wielką radością dla całej społeczności, rodziców, nauczycieli i dzieci. Sztandar w ciągu dwuletniego pobytu w szkole w Rekcie uczestniczył we wszystkich uroczystościach szkolnych i kościelnych. Traktowany był jako nasza własność i świętość. Nasz sztandar to złożone wotum i winno znajdować się w stałej ekspozycji w sali maryjnej na Jasnej Górze w Częstochowie. Fakt ten jest dla naszej szkoły wielkim wyróżnieniem, gdyż tym samym mamy tam w Częstochowie cząstkę siebie, cząstkę szkoły, cząstkę parafii, gminy czy regionu. Myśl o wykonaniu repliki sztandaru zrodziła się bardzo szybko. Z trudnością zaczęliśmy gromadzić środki finansowe. Pierwszy zapał, pierwsza zbiórka pieniędzy z poszczególnych wsi przez uczniów naszej szkoły zaowocowała i dodała jeszcze większej ochoty i wiary w powodzenie. Były później wkłady indywidualne panu Ferdynanda i Leopolda Rimarzu oraz nauczycieli i pracowników szkoły. Zarobek młodzieży ze szkoły, prowizja ze sprzedaży zdjęć znacznie powiększyły budżet. Brakującą sumę uzupełniła Rada Rodziców. W tym samym czasie wykonywano replikę Żerce przez również gromadzono pieniądze. Cieszę się, że jednocześnie wszystkie prace zostały zakończone. Szanowni Państwo, to, że mamy nowy sztandar i to, że wspólnie przeżywamy radość tej uroczystości, jest zasługą wielu osób. Trzeba by chyba być poetą, żeby znaleźć słowa wzniosłe i piękne, takie, które oddałyby wdzięczność dzieci, rodziców i naszą. Trudno wymienić z imienia i nazwiska wszystkich tych,
którzy sprawiliby głos tam nowy standard. Proszę więc pozwolić, by złożył serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom, którzy przyczynili się do zrealizowania zamierzonego celu. Dziękuję panom Ferdynardowi i Leopoldowi Rymarzom za ofiarowanie znacznych kwot pieniężnych. Dziękuję wszystkim mieszkańcom poszczególnych wsi, którzy ofiarowali swoją finansową cegiełkę. Dziękuję również nauczycielom za znaczne wpłaty indywidualne oraz zagromadzenie pieniędzy na wspólny sztandar. Dziękuję Radzie Rodziców za uzupełnienie brakującej kwoty. W dalszej części uroczystości poproszę pana wizytatora, magistra Kalinowskiego, o zabranie głosu. Jeszcze, jeżeli będą chętni, też poproszę. Później będą występy maluchów z pierwszej klasy i starszych, troszkę taka uroczystość, taka patriotyczna. Własnym, że za zaproszenie, że ja mogę uczestniczyć w tak wzniosłej uroczystości, w ważnym dniu dla szkoły. Pan kurator niestety przeprasza, ale ważne obowiązki zatrzymały go w Lublinie i nie mógł przyjechać. Skierował list do całej społeczności szkolnej i w tej chwili odczytam. Na adres Dyrekcja Gronopedagogiczne Dzieci, Młodzież, Rodzice Szkoły Podstawowej imieniu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rekcie. W dniu dzisiejszym cała społeczność szkolna przeżywa wzniosłe chwile związane z poświęceniem sztandaru. Jest to szczególne wydarzenie, przyczynia się bowiem do podniesienia autorytetu szkoły i budowania jej własnej tożsamości. Życzę dzieciom i młodzieży, aby ta szkoła była kluczem, którym otworzą bramy uniwersytetu i dzięki której osiągną osobiste, życiowe sukcesy. Rodzicom życzę, aby w rewanżu za wprowadzenie dzieci w świat wiedzy i mądrości otaczali szkołę troskliwą opieką jako swego sojusznika w trudnym zadaniu wychowania młodego pokolenia. Koleżankom i kolegom nauczycielom życzę sukcesów zawodowych i osobistego szczęścia w trudnym i pięknym zawodzie wychowawców młodzieży. Złożę ten list na ręce pani dyrektor. Dziękuję ślicznie. Czy jeszcze ktoś? Pana wójta prosimy. Rektor, czcigodny księże proboszczu, drodzy nauczyciele, szanowni goście, drogie dzieci, kochani rodzice, siostro, chciałbym dołączyć się do tych wszystkich życzeń, do tych gratulacji, które zostały wcześniej złożone. Można by wiele mówić na temat historii, ale to by zajęło dużo czasu i może nie wszystko bym powiedział. Myślę, że taką lekcją historii jest dzień dzisiejszy, który na zawsze zostanie w waszej pamięci. W małych rzeczach jest wierny, ten i w dużych rzeczach jest wierny. Dlatego wam, drogie dzieci, życzę, jest za co dzisiaj dziękować. Dziękujcie za to, że macie wspaniałych rodziców, że macie wspaniałych wychowawców, nauczycieli, że macie wspaniałego duszpasterza, księdza proboszcza, siostrę katechetkę, bo to wszystko razem daje pewną wartość. Nie można żyć oddzielnie. Kościół, szkoła. Jan Paweł II podczas drugiej pielgrzymki powiedział, że nie da się zrozumieć drugiego człowieka bez Chrystusa. Dlatego też pamiętajcie o tym. Chciałem jeszcze tam przekazać pewną refleksję.
Byłem w sobotę z akcją katolicką właśnie z waszej parafii. Był autobus na Jasnej Górze. I tam podczas homilii ojciec podprzeor Pach mówił, był 20 listopada, w poniedziałek, w Rzymie odprawiał mszę z Ojcem Świętym. Ojciec Święty po odprawionej mszy spotkał się z kapłanami i ojciec przeor pyta, co mam powiedzieć Polsce? Ojciec Święty odpowiedział, powiedz im, żeby się więcej modlili. Dlatego też ja jako człowiek świecki zwracam się również do was, dzieci, rodzice, tymi słowami, które przekazuję, żebyście się więcej modlili. Nie. To historię należy pamiętać. Nas, was to nie spotkało i życzę wam, żeby was to nie spotkało. Drugiego także mieliśmy spotkanie z Ojcem Świętym, który przekazał nam różaniec. Wszystkim w tym delegacji różaniec. I właśnie w imieniu też, niech mi wolno będzie, proszę was, żebyście się modlili na różaniec. Na pewno każdy z nas dostał, czy z okazji pierwszej komunii, czy z innych okazji różańce, które włożył gdzieś do szuflady. Ja wiem, że trudno się modlić, ale trzeba się modlić za nas, za rodziców, za wszystkich. Bo właśnie modlitwa różańcowa jest szczególną modlitwą ukochaną przez Ojca Świętego. A nie ulec, to zwycięstwo. Pouczające słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, patrona Szkoły Podstawowej w Rechcie. Ileż trudu, ofiary i poświęcenia w poprzednich etapach wymagało przygotowanie uroczystości poświęcenia sztandaru. My, przedstawiciele organów kolegialnych wszystkich szkół gminy Skrzyżewice, składamy dziś hołd wdzięczności tej społeczności lokalnej, rodzicom, duszpasterzom, nauczycielom i dzieciom. Jesteśmy przekonani, że funkcjonowanie szkoły bez współpracy z rodzicami byłoby jak życie człowieka, który stracił jedną rękę. Pragniemy działania zgodnego dla dobra wspólnego. W tej szkole są zaangażowani nauczyciele pod przewodnictwem pani dyrektor Mieczysławy Teter. Są nauczyciele z wielkim entuzjazmem do pracy, nie przeliczający na złotówki czasu oddanego dzieciom, nie liczący na rozgłos, akceptujący osobę ucznia i respektujący jego odrębność, wyzwalający inicjatywy i pozytywne bodźce, ofiarowujący serce i szacunek. A czyż można wymierzyć i ocenić ludzką życzliwość i poświęcenie? A dzieci są jak kwiaty, stworzone do tego, aby się rozwijać. Inwestycja w człowieka najważniejsza ze wszystkich inwestycji. Wzbudzone u dzieci przyjemne uczucia, miłość, radość, zadowolenie będą procentowały rozwojem pozytywnych cech osobowości. I konsekwencja musi być przepojona uczuciem. Wiara w dobro, zaufanie, optymizm udziela się otoczeniu. Okazanie dobroci fascynuje. Każdy może powstać, jeżeli mu się poda rękę. Dziękujemy za wszystko, co dzisiaj uczyniliście dla nas, bo była to właśnie lekcja. Jest to przykład, jest to wzór godny naśladowania. I dziękujemy za to, że mamy właśnie zaszczyt uczestniczyć jako goście w dzisiejszej waszej uroczystości. Życie człowieka, jego praca jest jak bieg długodystansowy. Trzeba pokonywać zmęczenie, ból, zniechęcenie, aby nie stanąć, aby dobiec do celu. Posiadanie hierarchii wartości, opartej mocno o uczucia, w połączeniu z wolą i umiejętnością ich realizacji, a także obrony w razie ewentualnego ich zagrożenia, to jest mocny kręgosłup. Wiara w dobro zawsze owocuje. To zło w nas samych nie pozwala widzieć dobra. Dlatego jeszcze raz dziękujemy za wszystko.
I pamiętajmy, że dobro jest najważniejsze, że serce bierze udział we wszystkich właśnie procesach poznawczych i emocjonalnych wychowania. Dziękuję. Gdzie ty mieszkasz? W jakim kraju? Czy ta ziemia? Czym dobyta? Czy kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. To mowa, którą od dziecka znamy, to ludzie, których nic nie pokona. Gorącym sercem Ciebie kochany, ojczyzno nasza ziemia rodzona. Ty Białorusza, to by tak się rozstyło. Trzy złotyniutkie, trzy ćwierci od śmierci. Za górem są, co w lębach nam wierci. Często w Enkliczek, Pękliczek grywało. By było fabryką, z kamienia gwizdało. Gdyby był góralem, zostałby z górki. Był chodzeczem, chodziło na zbieg. I było dziewką, co mam. J było jabłuszkiem, czubiło się z gruszką. K był kukłą, to ptasek, czy świetnie. Ty było tnikiem, że aż twoje bierze. My było muzykiem, lubiłeś ćwigi. My było na dęty, gadało na migi. Albo ochrona, to w drogu widzimy. Te był poeta, co składał to w rym. Gdy było rozrzutem z biednej ćwiklety. Se był subiektem, co nas wszystko. Ty grał w tenisa, machał na kier. Ubiło służby, pochwalmy je za to. Teraz każde dziecko jeszcze otrzyma taki piękny zeszyt.
lektur ucznia klasy pierwszej. Wszystkim pokazuje. Nastąpiły dalsze powstania, listopadowe i styczniowe, które zakończyły się klęską. Polacy zrozumieli, że są słabi, a zaborcy zbyt silni. Trzeba czekać, ale jak? Jeśli czekać, to pozytywnie być poddanym, ale mieć honor. Chodź do niemieckiej czy rosyjskiej szkoły, ale w domu uczyć się języka polskiego i polskiej historii. A historię Polska miała piękną. Całe dziesiątki lat to walki z Niemcami, Szwedami, Rosjanami, Turkami, Austriakami. Pozytywny Polak to taki, który dobrze wykonał swoją pracę. Dużo od siebie wymagał, był uczciwy. Chodź tu miły, przywódź świętej sprawie i każ trąbić trębaczowi, gdy stanie w Warszawie. Gdy stanie w Warszawie, w tym królewskim grodzie, to poleci na rozprawę, co jest sił w narodzie. Wisłą pieśń poleci falami jasnymi, że nie będzie już Moskala na piastowskiej ziemi.
Ludzki sztandar polski wniósł niebo zuchwale, nieśmiertelny brygadier Piłsudski.